Chciałbym teraz Państwa zaprosić na wystąpienie Dariusza Nowickiego, który przygotował prelekcję pod tytułem Moc jest w Tobie. Poznaj sekrety mentalnego przygotowania mistrzów sportu. Dariusz to trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Współpracował z wieloma medalistami, m.in. Mateuszem Kuśnierewiczem, Robertem Korzeniowskim, Pawłem Nastulą, Krzysztofem Diablo Włodarczykiem czy Krzysztofem Hołowczycem. Był także trenerem kadry narodowej taekwondo. Dariusz Nowicki, zapraszam! Wielkie brawa! Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie na imprezę, która ma tak fantastyczną atmosferę. Super. A poziom wyzwań z każdym kolejną prezentacją, które poprzedzały moje wystąpienie, rósł, więc czuję się mocno zmobilizowany, żeby dorównać prelegentom, którzy występowali przede mną. Bartku, chciałbym Ci podziękować, bo z Twojej prelekcji już wiem, co wpiszę jako ten pozytywny, ważny moment z dzisiejszego dnia. Cieszę się, że dobiegam 60, patrząc na to, co młodzi mężczyźni wyprawiają w 2019 roku. Łukaszu, jako chłopak z Mazur, a właściwie z Warmii, tobie jako chłopakowi z Warmii, chciałbym podziękować za inspirujące wystąpienie, bo ono pokazuje, że moja praca psychologa pracującego ze sportowcami naprawdę ma sens i to daje kolejnego kopa motywacyjnego do tego, żeby działać dalej. Także dziękuję Wam obu i przechodzimy ad rem do tego, czego możemy nauczyć się od sportowców. Myślę, że Łukasz zrobił dzisiaj bardzo dobry wstęp do tego, ale zastanówcie się sami, zadajcie sobie krótkie pytanie. Uprawiacie sport, uprawialiście sport lub też być może jesteście biernymi odbiorcami wydarzeń sportowych i śledzicie sportowców w mediach. Czego można się od nich nauczyć? Dyscypliny. Super. Orientacji na cel. Orientacji na cel. Wszystko na razie wokół motywacji, ale coś jeszcze? Zespołowości. Tak, pracy w zespole. Mhm. Słucham? Pokory w obliczu porażki, a jednocześnie liczenia na to, że będzie sukces, prawda? I wielu, wielu innych umiejętności. I te umiejętności wzajemnie się przenikają, dlatego nie jest przypadkiem, że właśnie taka osoba jak Łukasz Kadziewicz, czy przez całe lata zarówno Robert Korzeniowski, jak i Mateusz Kuśnierewicz, jak gdyby przenoszą, dokonują transferu tego, czego nauczyli się poprzez sport, przenoszą to również na świat biznesu. Zresztą jak spojrzymy na sportowe zaangażowanie kadr menedżerskich, młodych kadr menedżerskich w wielu firmach, to widzimy, że ten sport z biznesem jeszcze silniej zaczyna się wiązać. Jednym z elementów, które chciałbym podkreślić, patrząc na siebie i własne zaangażowanie w sport i chęć szukania rozwiązań, jak sportowcom pomóc, to jest ta pasja, którą mają sportowcy. Bo bez pasji nie byłoby wyjścia na trening, nie byłoby schodzenia z bólem po treningu i akceptowania tego, że następnego dnia będziemy ponownie na treningu. A więc ta pasja, którą też myślę, że warto mieć w każdej innej działalności pozasportowej, w życiu codziennym, w życiu zawodowym, kiedy sport się skończy, czy w funkcjonowaniu menedżerskim. Dla mnie ta pasja zaczęła się blisko 50 lat temu. Zacząłem od sportu walki, judo, taekwondo. Zacząłem rozumieć, jak ważna jest odporność psychiczna, jak ważny jest trening psychologiczny, którego wtedy nikt nie potrafił mi w tym zakresie pomóc. Stąd pomysł na studia z zakresu psychologii, ale od razu chcę być psychologiem sportu, chociaż ukończyłem neuropsychologię. Po latach okazało się, że związki są bliskie, kiedy technologia wkroczyła i skanujemy ciało ludzkie, mózg ludzki i wykorzystujemy te informacje do pracy z zawodnika. Równolegle cały czas przygoda sportowa jako trener. Przez 30 lat pracowałem w jednym klubie w AZS-ie Olsztyn, gdzie trenowałem, przygotowałem zawodników do poziomu nie tylko mistrzostw Polski, ale również medalistów mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Równolegle cały czas praca psychologa ze sportowcami na najwyższym wyczynie. Na to nałożyło się doświadczenie bycia
czynnym uczestnikiem wielkich imprez sportowych, takich jak właśnie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie jako sędzia. Olbrzymia odpowiedzialność, olbrzymie obciążenie psychiczne, z którym też trzeba było sobie poradzić i wtedy zobaczyłem, że szewc jednak w butach chodzi, bo to, co proponuję zawodnikom, również działa na mnie i pomaga mi w tego typu stresujących wyzwaniach poradzić sobie, wejść na optymalny poziom funkcjonowania. To przełożyło się również na to, że dostąpiłem zaszczytu uczestnictwa również w Igrzyskach Olimpijskich jako psycholog całej reprezentacji olimpijskiej w Atenach w 2004 roku, a w Londynie towarzyszyłem naszym żeglarzom. Przygoda życia, która jednak wiązała się z tym, że cały czas uczyłem się również od sportowców. To nie był przekaz w jedną stronę, że ja tu mam jakieś umiejętności zdobyte przez własne doświadczenie sportowca i psychologa, ale również uczyłem się od zawodników, z którymi współpracowałem w najróżniejszych dyscyplinach sportowych. Tak samo jak bardzo wiele nauczyłem się dzisiaj słuchając Łukasza. Po pierwsze, zastanówmy się, jak genialny komputer pokładowy nosimy w sobie. Jak to, co funkcjonuje w naszym umyśle, jest możliwe dzięki temu najwspanialszemu organowi, który posiadamy. Wielu sportowców coraz częściej zaczyna mówić o tym, że ta najważniejsza część ciała sportowca to te 10-15 centymetrów tutaj, w tym miejscu. Niektórzy z lekko przymrużonym okiem mówią, to najważniejszy mięsień mojego ciała. Zaczynają to rozumieć, zaczynają doceniać również to, że bez treningu mentalnego nie ma treningu sportowego. Kilka tygodni temu Marcin Lewandowski, odbierając największą nagrodę dla polskiego lekkoatlety, Złote Kolce, powiedział właśnie te słowa. Trening sportowy to za mało. Sportowca czyni trening mentalny. Jeżeli popatrzymy na to, że jest to zaledwie do 2% masy naszego ciała, nasz mózg, a jednocześnie konsumuje 20% tlenu, który wdychamy, 30% wody, którą pijemy, 40% energii, jaką dostarczamy naszemu ciału, to widzimy ponownie, jak niezmiernie istotny i jak ważne jest to, żeby ten instrument pokładowy był w dobrej formie. Niezależnie, czy chodzi nam o harmonię w życiu osobistym, szczęście na łonie rodziny, czy sukcesy w pracy zawodowej, czy sukcesy w wyczynie sportowym, czy też w sporcie amatorskim, bo i tu sukces jest sukcesem. Czuję, że przekraczam własne granice. Łukasz powiedział, że nigdy nie był zwycięzcą. Był, wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy wystąpił lepiej niż poprzednim razem. Niezależnie, czy zajął drugie, trzecie miejsce, czy poza podium. Rywalizujemy z tym, co sami robimy, z samym sobą przede wszystkim. Nasz umysł tworzy własną rzeczywistość. Jeżeli spojrzycie teraz na kilka klipów filmowych, to myślę, że zauważycie, jak ta wewnętrzna nasza rzeczywistość kształtuje nasze spostrzeganie tego, co się wokół nas dzieje i odbiór tej rzeczywistości zewnętrznej. Kiedy mówiliście o różnych przydatnych rzeczach, których nabywamy poprzez sport, czy też uczymy się od sportowców, ja zacznę dodawać pewne rzeczy. Oprócz tych czynników motywacyjnych, pasji, zacięcia w dążeniu do celu, umiejętność właściwej koncentracji uwagi. Jak wiele często tracimy przez to, że koncentrujemy się w zły sposób. Zauważcie, że nie mówię, że się nie koncentrujemy, tylko że koncentrujemy się w niewłaściwy sposób. Nasz mózg musi chodzić na skróty, żeby poradzić sobie z tą ilością informacji, które otrzymujemy. A popatrzmy, jak wygląda kwestia koncentracji uwagi. Pokażę wam coś, co nie jest do końca legalne.
Pokażę wam coś, co nie jest do końca legalne. Go! Zwróciliśmy waszą uwagę na pieniądze, a stół zamienił się w stołek. Go! Apollo w magiczny sposób zdobył nową czapkę i chusteczkę. Zmieniły się też plakaty i karty w tle. Mózg was nabrał. Jesteśmy przekonani, że uważnie śledzimy wszystko, co się wokół nas dzieje, ale tylko tak nam się wydaje. Przekierowanie to elegancka forma kontroli nad uwagą. Pomyślmy o tym, czy dobra koncentracja to znaczy, że mocna koncentracja, silna. Nie, nieprawda. Czasami warto rozszerzyć pole widzenia, rozszerzyć pole koncentracji, zobaczyć tło, zobaczyć kontekst sytuacji, że zacytuję wypowiedź z tego króciutkiego klipu. Nie patrzmy tylko na pieniądze, tak? Spójrzmy na szerszy kontekst sytuacyjny. Sportowcy uczą się tego, jak koncentrować się w sposób efektywny, a to przekłada się na to, w jaki sposób widzą świat wokół siebie. Popatrzmy dalej. Umysł, schodząc na skróty, ulega złudzeniom. Oto pytanie na temat tych kwadratów. Prawda czy fałsz? Czy ten na górze jest ciemniejszy od tego na dole? Proste, prawda? A może nie? Odpowiedź brzmi fałsz. Może trudno w to uwierzyć, ale oba kwadraty są tego samego koloru. Chcecie wiedzieć, jak to możliwe? Bo przyczepił do obrazka łatkę w takim samym kolorze, żeby ochotnicy mogli to sprawdzić. Przenieś ją wyżej. Nie do wiary. Jeszcze raz. Zasłońcie dłonią środkową część obrazka. Nadal tego nie widzicie? Pomożemy wam. Dziwne, prawda? Sportowcy uczą się tego, jak w niektórych sytuacjach nie ulegać złudzeniom, ale również fakt tych złudzeń wykorzystujemy do tego, aby wykorzystać je do tworzenia pozytywnego nastawienia, do tworzenia większego poziomu wiary we własne możliwości. Bo nasz mózg chętnie przyjmuje złudzenia. Ale popatrzmy jeszcze na kolejny przykład złudzeń. Nawiążemy do wcześniejszych przykładów z Jennifer Lopez. Teraz będzie Angelina Jolie. Możecie być zaskoczeni. Czy ta twarz wygląda normalnie? I kto to jest? To Angelina Jolie. A zauważyliście, że jej oczy i usta zostały odwrócone? Większość ludzi tego nie zauważa, bo gdy chodzi o twarze, mózg widzi to, czego się spodziewa. Teraz już wiemy, o co chodzi, prawda? Zobaczcie, jaka jest siła złudzeń i przyzwyczajenia mózgu. Czy ta twarz wygląda normalnie? Jeszcze raz to samo. Wszystko gra, nadal pasuje, prawda? Pomimo, że już wiemy, że jest nie tak. To Angelina Jolie. A zauważyliście, że jej oczy i usta zostały odwrócone? I ponownie szok dla mózgu, jak to? Większość ludzi tego nie zauważa. Bo gdy chodzi o twarze, mózg widzi to, czego się spodziewa. Mózg widzi to, czego się spodziewa. I nie tylko jeśli chodzi o twarze. Także to jest kolejny element, który w pracy z treningiem mentalnym, w pracy z umysłami sportowców wykorzystujemy. Spodziewaj się pozytywów. Patrz na życie z optymizmem, bo wtedy jest wyższe prawdopodobieństwo, że zrealizujesz swój plan, zrealizujesz swój pomysł na życie. Bo nawet jeżeli pojawią się porażki, to one nie będą porażkami. One będą lekcją, z której wyciągniesz wnioski i pozytywnie wprowadzisz je do kolejnego scenariusza, funkcjonując dalej.
Neurony lustrzane. Pomimo tego, że z wyobrażeniami, z tak zwanymi ćwiczeniami wizualizacyjnymi w sporcie, a w szczególności w sztukach walki, z których głównie się wywodzę, ćwiczenia się pojawiały już setki lat temu, to dopiero niedawno, bo w 1996 roku znaleziono wytłumaczenie fizjologiczne dla tego fenomenu, a mianowicie neuropsycholodzy z Uniwersytetu w Parmie we Włoszech stwierdzili obecność struktur mózgowych, które nazwali neuronami lustrzanymi, które aktywizują się w podobny sposób zarówno wtedy, kiedy oglądamy na przykład wydarzenie sportowe, kiedy rzeczywiście wykonujemy jakiś ruch, jakieś działanie sportowe i wtedy, kiedy tylko sobie je wyobrażamy. Jest to zjawisko, które również zaprezentuję. Lewą dłoń proszę położyć tu, a prawą tu. Johna prosi uczestników o ukrycie prawej ręki, tak by jej nie widzieli. A gumową rękę kładzie na stole tuż przed nimi. Patrz na rękę. Johna przygotowuje uczestników, głaszcząc jednocześnie sztuczną i prawdziwą dłoń. Dzięki temu mózg czuje, co dzieje się z gumową dłonią. Czuję, jakbyś głaskał moją rękę. Dziwne. Teraz, gdy Johna połączył mózg uczestniczki z jej sztuczną ręką, ma dla niej niespodziankę. Ups! To było straszne. Patrz na tę dłoń. Nie sama. Większość miała lekkie, fantomowe odczucia, a czasem nawet czuła ból. Jak to jest? Oszukują nas, nasza koncentracja nie jest właściwa. Żyjemy złudzeniami. A tu jeszcze nam wmawiają, że dzięki temu możemy działać efektywniej. No bo możemy. Spójrzcie na to, jak sobie radzimy z wyzwaniami. Czy ktoś głośno przeczyta? Śmiało. No. W uniwersytecie wykazały, że nie ma znaczenia, że tylko napiszemy litery wewnątrz wyrazu, byle tylko pierwsza i ostatnia litera były na swoim miejscu. Reszta może być dowolnie pozamieniana. A mimo to będziemy w stanie przeczytać tekst bez większego problemu. Dzieje się tak dlatego, że będzie tam każdej litery oddzielnie, a wyraz jako cały. Super, pięknie, prawda? Ale gdybyśmy tak naprawdę chcieli to przeczytać, to nie miałoby to żadnego sensu, tak? I właśnie to, że mózg chodzi na skróty, może sobie poradzić z trudnościami, może sobie poradzić z wyzwaniami, wypełniając luki, tworząc w gruncie rzeczy też i pewnego rodzaju wewnętrzne złudzenia. A więc co robimy, aby uruchomić ten potencjał mózgu po to, aby realizować swoje osobiste cele? Czy to będą cele sportowe, czy to będą cele pozasportowe. Odwołujemy się do funkcji naszego ciała. Odwołujemy się również do technologii określanej pojęciem biofeedbacku, czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, które za pomocą urządzeń tego typu monitorujemy pewne funkcje ciała. W sporcie najczęściej wykorzystuje się sytuację monitora pracy serca. W tym wypadku ten klip na uchu monitoruje tętno. Zawodnik uczy się tego, w jaki sposób uspokajać tętno, w jaki sposób uspokajać pobudzenie układu nerwowego, lub też odwołujemy się do ta opaska, w tym wypadku monitora pracy fal mózgowych związanych ze poczuciem spokoju i koncentracją uwagi. I też zawodnik uczy się tego, w jaki sposób wykorzystywać te umiejętności, chociażby pracując z grą wymagającą wysokiego poziomu koncentracji uwagi przy jednoczesnej ekspozycji własnej walki, którą toczył na ostatnim turnieju i cały czas jeszcze emocjonalnie jest z nią związany, a teraz ma się skoncentrować na pewnym zadaniu i jednocześnie dostaje informację, czy odpowiednie fale mózgowe związane z koncentracją uwagi zadaniową
są wzbudzone. Urządzenia te, nazwijmy to peryferyczne, są tylko dodatkiem. Tak naprawdę bazujemy na tym, co daje nam nasze ciało. To coś, co czasami zawodnicy w wywiadach mówią, ale miałem kopa w tym turnieju. Dostałem takiego kopa dzisiaj, że wszystko mi wychodziło. Kiedyś siedliśmy przed laty z moim przyjacielem, z którym wspólnie pracujemy ze sportowcami, Jankiem Blecharzem, znanym wam na pewno z kasusu Adama Małysza. I pomyśleliśmy sobie, cóż to jest ten kop, żeby go wmontować w system treningu mentalnego, a więc zestawu ćwiczeń, które mają udoskonalać i automatyzować pewne umiejętności psychiczne zawodnika po to, aby w sposób efektywny funkcjonował w obliczu stresu. To przede wszystkim umiejętność optymalnej koncentracji uwagi. Jeszcze raz powtórzę, nie pełnej, silnej koncentracji uwagi, tylko optymalnej. Koncentracja uwagi to proces, który jest niezmiernie energochłonny. Pamiętamy, 40% energii ciała zabiera mózg. Jeżeli jesteśmy cały czas w pełni skoncentrowani, w pewnym momencie będziemy popełniać błędy. Musimy nauczyć się tego, że koncentracja to proces falowy. Że trzeba się skoncentrować na pewien moment, wrzucić na luz, odpocząć, po to, żeby znowu móc się w pełni skoncentrować. To też umiejętność przerzutności uwagi, a więc przekładania z wąskiego pola na szerokie, zmiany punktów, na których się koncentrujemy. A więc to wszystko, co dotyczy sportowców, będzie też dotyczyło planowania, funkcjonowania w różnych sytuacjach zawodowych i dodam jeszcze raz, życiowych. Tu może pozwolę sobie na króciutką refleksję do wypowiedzi Łukasza. Dużo się zmieniło przez te ostatnie kilkanaście lat w sporcie, jeżeli chodzi o pracę z zawodnikami. Kiedyś był nacisk cały czas na jedną sportową nogę, na której zawodnik miał stać, robić wszystko, co się tylko da. Absolutnie druga noga, życie poza sportem nie istniało. Efekty były takie, jak Łukasz dzisiaj opowiadał. Teraz coraz częściej mówimy, zawodnik musi stać w zrównoważony sposób na obu nogach. Sportowej i pozasportowej. Po to, żeby mógł w sytuacjach kryzysu spokojnie przenosić ciężar. Gorzej w sporcie, przechodzę na nogę ogólnożyciową, wsparcie rodziny, wsparcie najbliższych, ustawia mnie z powrotem, wracam do równowagi, dalej mogę w dobry sposób funkcjonować. Czasami problemy rodzinne powodują, że przenoszę ciężar na nogę sportową. Uciekając od kłopotów, trenuję ciężej, trenuję z większym zaangażowaniem, ale dalej muszę wrócić do równowagi, żeby móc funkcjonować optymalnie w sytuacjach startowych, w sytuacjach wyzwań, ale i też wyzwań pozasportowych. Drugi element to opanowanie poziomu pobudzenia i emocji. Wiąże się on z kształtowaniem odporności psychicznej w obliczu stresu. I tutaj odwołujemy się do podstawowych funkcji ciała, takich jak oddech. Znacie największą tajemnicę oddychania? Jest jeden sekret, bardzo ważny. Nie przestawać, dokładnie. Jak najdłużej nie przestawać. Odwołujemy się do tętna, pracy serca, bo praca serca jest najsilniej związana z funkcją układu nerwowego, z jego pobudzeniem. Stąd te tak zwane choroby XXI wieku, a więc te wszystkie zakłócenia pracy serca, jakim podlegamy my wszyscy, którzy żyjemy w obliczu stresu. Niezależnie, czy będzie to stres określany przez psychologów eustresem, czyli stresem pozytywnym, czy też dystresem, a więc tym stresem negatywnym, który nas wykańcza. W obu wypadkach koszty energetyczne są podobne. Tylko ten pierwszy rodzaj stresu jest przyjemniejszy. Na bazie umiejętności kontroli emocjonalnej zaczynamy pracę z budowaniem pewności siebie, zarówno na początek w sytuacjach treningowych, a później w sytuacjach startowych, łącznie z tymi największymi wydarzeniami w życiu sportowców, a więc w przypadku sportowców dyscyplin olimpijskich, igrzyska olimpijskie,
które zwykle są wydarzeniem innym niż każde inne, czy Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Zawsze Igrzyska, jednak gdzieś tam ten laur olimpijski, na który się czeka, tworzy olbrzymi poziom pobudzenia związanego z wysokością wyzwania, z jakim się mierzymy. Jak pracujemy z koncentracją uwagi? Znowu, możemy wykorzystywać pracę z biofeedbackiem, gdzie zawodnik pracuje z grą, która jest związana z szybkością reakcji i dokładnością podejmowanych decyzji, a więc wymaga optymalnej koncentracji uwagi. Jednocześnie dostaje informacje z biofeedbacku neuronalnego, który informuje go o tym, czy jest w stanie wzbudzenia fal mózgowych odpowiedzialnych za procesy koncentracji uwagi. Ale nie trzeba aż takiej aparatury. Pomyślcie o czymś takim. Zamknijcie na chwilę oczy. Od 100 odliczcie co 3 w dół. Utrzymaj koncentrację uwagi. Okej, stop. Prosta czynność, tak? Tylko liczenie, ale wymaga koncentracji uwagi. Źle się skoncentrujesz, ucieknie ci, gdzieś się pojawi błąd. A teraz jeżeli to skoordynujesz z oddechem, czyli zamykasz teraz oczy i w trakcie wydechu co 3 od 100 w dół, robię wydech i odliczenie, wydech i odliczenie. Zobaczcie, jak niewiele trzeba, dziękuję, jak niewiele trzeba, żeby jeszcze bardziej pogłębić koncentrację uwagi, obejmując nią dwie czynności, liczenie i skoordynowanie tego liczenia z rytmem oddechowym. Istotnym elementem procesu koncentracji, tu chcę to jeszcze raz powtórzyć, regeneracja. Kto z was jeździ przynajmniej na 2 tygodnie raz do roku, co najmniej raz do roku na urlop? 1/3, super, brawo. Jeszcze parę lat temu, jak zadawałem to pytanie na spotkaniach biznesowych, to 3, 2, może 5 rąk się podnosiło. Rewelacja. To właśnie też ta umiejętność wrzucenia na luz po to, żeby ponownie po zregenerowaniu się wrócić do pracy i być efektywnym, bo między innymi odbudowane zostały procesy koncentracji uwagi. To też jest kolejna umiejętność, której możemy się nauczyć od sportowców, u których regeneracja w miarę zbliżania się największego wydarzenia sportowego w danym roku odgrywa zdecydowanie większą rolę niż sam sportowy trening i wysiłek. Tak jak wspomniałem wcześniej, wykorzystanie aparatury biofeedback jest tylko dodatkiem, bo tak naprawdę wszystko dzieje się w kontekście naszego ciała. Praktyka oddychania. Rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, jak oddychamy. No przecież robimy to codziennie od momentu urodzenia. Natomiast okazuje się, że sposób, w jaki oddychamy, ma kolosalne znaczenie dla naszego układu nerwowego. I to, co się mówi właśnie o roli oddechu przeponowego, a więc tego rodzaju oddechu, który stymuluje przeponę, mięsień, który znajduje się pomiędzy płucami a układem pokarmowym. Jeżeli wciągam powietrze w taki sposób, że angażuję całość płuc, tu mam wrażenie, jakby powietrze w trakcie wdechu wypełniało mój brzuch, to ono stymuluje pracę przepony. Przepona z kolei stymuluje pracę układu nerwowego. Jak to się dzieje, że jest ten wysoki poziom efektywności? Zobaczcie tutaj na zapis ćwiczenia z użyciem biofeedbacku badającego pracę serca. Tutaj mamy zapis tętna zawodnika. Tutaj ta krzywa pokazuje, jak reagował w trakcie 5 minut jego układ nerwowy. Kiedy wzrasta w górę linia, to znaczy, że następuje wyciszenie układu nerwowego. Kiedy linia spada w dół, następuje pobudzenie, to jest informacja o pobudzeniu układu nerwowego. W ciągu tych 5 minut zawodnik 1/3 czasu był pobudzony, to ten czerwony kolor. 51% czasu, czyli prawie połowa
to stan aktywności układu nerwowego, z tym, że zrównoważonej aktywności układu nerwowego. I tylko 16% zharmonizowana praca obu półkul mózgowych, ten stan, w którym najefektywniej działają procesy związane z pamięcią, podejmowaniem decyzji i koncentracją uwagi. Ten sam zawodnik kilka minut później, w trakcie 5-minutowego ćwiczenia robionego po raz pierwszy, podkreślam, po raz pierwszy z oddychaniem przeponowym. Zobaczcie, jak zmienił się zapis tętna. Równomierne, spokojniejsze. Bum, bum, bum. A zobaczcie, jak zmienił się zapis reakcji układu nerwowego. Cały czas linia wznosząca, cały czas układ nerwowy w stanie zrównoważenia i harmonii. Brak tej fazy pobudzenia, nie ma czerwonego odcinka, 0%, zaledwie 6% zrównoważone pobudzenie i 94% harmonii. 5 minut ćwiczenia oddechowego. Oczywiście to jest tylko sytuacja, w której nastąpiła jednorazowa akcja, interwencja na układzie oddechowym po to, żeby móc mówić o funkcjonowaniu tego w sytuacjach wyzwań, potrzebne jest ćwiczenie, potrzebny jest trening mentalny z tymże ćwiczeniem, który spowoduje, że nastąpi automatyzacja odczuć. Nie myślę o tym, natomiast robię to. Robię to, bo mój umysł jest już do tego przygotowany i moje ciało również. Piękne wprowadzenie zrobione zostało dzięki prezentacji z TED-a dzisiaj rano, mówiące o związkach ciała z funkcjonowaniem mózgu, z funkcjonowaniem naszego umysłu. Tu mamy przykład Marcina Lewandowskiego, który od kilku lat właśnie w tej pozycji oczekuje na start. Pamiętamy, jak w tej prezentacji ta pozycja była nazwana? Tak jest, dokładnie. Ułożenie ciała, które powoduje, że następuje wzrost testosteronu, a więc tego hormonu stresu pozytywnego, spadek kortyzolu, a więc hormonu stresu negatywnego. Ta świadomość własnego ciała jest również niezmiernie ważnym elementem w treningu mentalnym, w przygotowaniu sportowców. W jaki sposób się tej świadomości uczymy? Napinając i rozluźniając mięśnie. Ups. Znowu. Każdy z nas robi to codziennie. Każdy sportowiec robi to wielokrotnie więcej niż zwykły, nie zajmujący się sportem obywatel. Więc dlaczego to ma pomóc? No tak, bo zmienia się uważność w trakcie takich ćwiczeń. Chodzi tutaj o ćwiczenia, które określane są relaksem mięśniowym. Czasami odwołuje się do nazwiska pierwszej osoby lekarza amerykańskiego Jacobsona, który wprowadził to jako pewien systematyczny rodzaj treningu, a więc trening Jacobsona, polegający na tym, że zaciskam pięść, wczuwam się w napięcie mięśniowe, uważność i rozluźniam. Wczuwam się w różnicę, w to, jakie są odczucia w moich mięśniach, kiedy mięsień jest rozluźniony. I ponownie zaciskam, rozluźniam. I co ciekawe, na poziomie fizjologicznej reakcji mięśnia przy dwóch, trzech takich naprzemiennych napięciach, rozluźnieniach, mięsień automatycznie rozluźnia się bardziej niż przed rozpoczęciem napięć. Jest to stricte fizjologiczna, relaksacyjna reakcja naszych mięśni. Więc jeżeli przejdę z takimi ćwiczeniami przez całe swoje ciało, to czy chcę, czy nie chcę, czy wierzę, czy nie wierzę w strategie relaksacyjne, moje ciało i tak się rozluźni. Po co umiejętność kontroli napięcia w naszym działaniu? Jakie ono może mieć znaczenie dla efektywności funkcjonowania? Koordynacja ruchów w sporcie. Ewidentnie. Jeden z głównych problemów sportowców, szczególnie w precyzyjnych dyscyplinach, chociażby takich jak hucznictwo, strzelectwo, golf,
to jest to, że w sytuacjach treningowych, na luzie, mięśnie współpracują z układem nerwowym w sposób optymalny, natomiast zaczyna się wyzwanie, zmieniają się napięcia mięśniowe i ten ruch przestaje być tak precyzyjny. Jeżeli nie nauczę się czuć własnego ciała, wykorzystywać tę informację do tego, żeby przywrócić rozluźnienie, które miałem w sytuacjach bezpiecznych związanych z treningiem, to nie opanuję tego problemu i nagle się okaże, że ja chcę tam, a piłka leci tam, albo strzała leci tam. Przed laty na Mistrzostwach Europy Łucznictwa byłem świadkiem, gdzie zawodnik broniący tytułu Mistrza Europy tuż przed oddaniem strzału usłyszał komentatora przez mikrofon mówiącego, że właśnie, proszę Państwa, aktualny mistrz Europy broni tytułu. Efekt? Nie trafił w tarczę. Tam, gdzie w finale trafienie w słabą dziewiątkę już jest porażką, gość nie trafił w tarczę. A więc ta umiejętność wykorzystania napięć mięśniowych, umiejętność ich wyluzowania, ale też i umiejętność ich napięcia bardziej wtedy, kiedy czuję, że jestem nadmiernie rozluźniony. To również to, o czym mówił Ted, więc do tego nie będę wracał. Pamiętajmy o tym, że funkcjonowanie naszego mózgu jest pod wpływem informacji płynących z naszego ciała. I odwrotnie, nasz mózg wpływa na nasze ciało, ale jeżeli wykorzystamy również odpowiednimi posturami ciała, sylwetką, fakt, że ta informacja jest dla nas ważna, to może się okazać, że największą pomocą, jaką psycholog towarzyszący zawodnikowi w dużej imprezie sportowej może dać, to tylko podejść do zawodnika, poklepać go po plecach i powiedzieć: stary, wyprostuj się, odetchnij pełną piersią, podnieś do góry głowę, będzie dobrze. I przytrzymać go tak 2-3 minuty w tej pozycji i rzeczywiście chemia zmienia się całkowicie, dając sygnał pozytywnego funkcjonowania. No i ostatni element to myśli, a więc wyobraźnia, coś co często określamy w sporcie treningiem wizualizacyjnym, gdzie uruchamiamy pewne wyobrażenia po to, żeby utrwalając je tworzyć pewne pozytywne nastawienia. To nie przypadek, że ten kotek wygląda jak tygrys. Zwróćcie uwagę na prawy róg. Przepraszam, lew. Słusznie. Tak jest. Zdaje się, że już mi czas upływa. Moja koncentracja właśnie wygasła. 31 minut wystąpienia. Kotek nosi w sobie lwa. Każdy z nas nosi w sobie lwa. Jeżeli uwierzymy, że możemy to zrobić. Najprostsza rzecz, żeby to zrobić? Celebruj sukces. Wracaj w pamięci do sukcesów. Odtwarzaj i utrwalaj je w pamięci. Nie rozdrabniajmy porażek, bo myśląc często o porażkach, co utrwalamy w pamięci? Porażki. Myśląc często o sukcesach, myśląc i wspominając często efektywne funkcjonowanie, utrwalamy w sobie umiejętność efektywnego funkcjonowania. I to większość sekretów treningu mentalnego sportowców, które każdy z nas może wykorzystać w każdej sytuacji. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Dariusz Nowicki. No to czekamy na pytania. Dariusz, gotowy jesteś? Zwarty, silny i gotowy. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie Darkowi? Proszę bardzo. Ja powiedziałam, że sportowcy po kilku latach takiego treningu mentalnego jednak kończą karierę sportową i nie są w stanie sobie często Jedna z przyczyn tkwi w troszeczkę źle rozumianej pracy zespołu współpracującego ze sportowcem. Tu w tym wypadku mamy do czynienia z trenerem, notabene bratem starszym, co też jest niezłym wyzwaniem dla trenera, Marcina Lewandowskiego, psycholog i fizjoterapeuta. Jeśli ten zespół współpracujący robi z zawodnikiem to, o czym mówił dzisiaj Łukasz, czyli zawodnik jest zwolniony z myślenia, z podejmowania jakichkolwiek decyzji, po prostu przychodzi i robi to, co mu każą,
to często właśnie tak się kończy, że nie widzi świata pozasportowego i nie radzi sobie w świecie pozasportowym. Ponieważ przez 200-300 dni w roku jest na zgrupowaniach, na wyjazdach, wszystko posprzątane, jedzenie podane, żadnych zakupów, żadnych obowiązków, tylko trenować, położyć się do wyra, odespać, wrócić na trening, trenować dalej. Tak błędne podejście do funkcjonowania sportowców to takie pewnego rodzaju uczenie bezradności jest jednym z głównych elementów, które mogą później prowadzić do tego, że sportowiec nie znajduje się w normalnym życiu, w tym pozasportowym życiu po zakończeniu kariery. Natomiast spójrzmy, że coraz więcej sportowców sobie z tym doskonale radzi. I to się też w dużym stopniu w ostatnich latach zmieniło. U wszystkich nas może się zdarzyć depresja. Możemy wręcz powiedzieć, że albo byliśmy w depresji, albo aktualnie w niej jesteśmy, albo w najbliższym czasie nas trafi. Dlatego, że jest to dosyć szerokie pojęcie, często mylone z chronicznym zmęczeniem. I w wielu wypadkach te depresyjne zachowania, które czy widzimy u sportowców, czy widzimy u siebie, ta niechęć do rannego wstawania, niechęć do podejmowania wyzwań, odkładanie na ostatnią chwilę zrobienia czegoś, to nie jest tak naprawdę depresja. Bardzo często jest to po prostu to, że jesteśmy w chronicznym zmęczeniu i dopiero bardzo silne wyzwanie wynikające z wysokiego poziomu pobudzenia, bo termin oddania pracy się właśnie zbliżył, powoduje, że się mobilizujemy i robimy to, co mamy zrobić. Ponieważ nie jesteśmy zregenerowani, to też nas kosztuje i znowu jest stand-by i niechęć do jakiegokolwiek wysiłku. Także w większości wypadków jest to problem niewłaściwej regeneracji zawodników pomiędzy sezonami lub po zakończeniu kariery sportowej. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ile lat powinno trwać roztrenowanie zawodnika, kiedy decyduje się, że kończy ze sportem wyczynowym. Do 4 lat. Stopniowe schodzenie z obciążeń fizycznych i psychofizycznych. Myślę, że dzięki sportowi osiągamy więcej niż tracimy. Natomiast każda dziedzina życia, jeżeli jest wykonywana w sposób niewłaściwy, skrajny, to będzie prowadziła do ubocznych skutków. Tak, harmonia, złoty środek. Nikt chyba nic lepszego jeszcze na razie nie wymyślił. Musimy się wspierać, to na pewno. Zawsze rządzi trener główny. Okay. Musimy pamiętać, że w sporcie jest miejsce tylko dla dwóch gwiazd. Właśnie. Dla sportowca i dla jego trenera. Reszta jest tak zwany personel wspierający, gdzieś tam w tle. Rzadko kiedy jesteśmy wymieniani. Jeżeli się pchamy na pierwszy plan, bardzo często kończy się to szybko zakończeniem współpracy, bo tam nie ma na tym podium miejsca dla osób wspierających. Natomiast dosyć istotnym elementem pracy każdego z nas jest to, że ktoś docenia to, co robimy. A więc jeżeli pojawiają się informacje zwrotne mówiące o tym, że czy trener, czy zawodnik docenia współpracę, rewelacja, warte każdych pieniędzy. Ja właśnie taki moment przeżyłem niedawno na rozdaniu nagród Złotych Kolców, gdzie Marcin z trybuny, odbierając Złote Kolce, powiedział: Tomku, to jego trener, Darku, stworzyliście ze mnie bestię na torze. I to było coś, dlaczego warto było 4 lata, blisko już w tej chwili 5 lat pracować razem, żeby usłyszeć te słowa. No miałem kilka lat współpracy z siatkówką na najwyższym poziomie naszym ligowym. Trochę krótszy okres współpracy z piłką nożną jako specjalista od sportu indywidualnego, bo jednak to ciągle jest
indywidualna osoba, która pracuje w zespole. I jeżeli jeden element jest słabszy, to reszta nie zapracuje. Jeżeli ktoś kiedykolwiek złamał sobie palec, jeden palec, to wie, co to znaczy, jak jeden członek zespołu nie działa w sposób sprawny. Także to dalej będzie często praca indywidualna i zespół jest najsilniejszy siłą najsłabszego jego członka. Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpił Dariusz Nowicki. Wielkie brawa.